około 60% osób, których występuje problem podwyższonego stężenia cholesterolu we krwi, o tym nie wie, żyje w nieświadomości i co jest szczególnie niebezpieczne, żyje w poczuciu pozornego zdrowia. Z tych osób, u których ta hipercholesterolemia występuje, około 17% o tym wie, a pomimo tego nie stosuje się do zaleceń lekarskich. Warto też wspomnieć o wynikach badania NADPOL, gdzie mówimy o tym, iż w wieku produkcyjnym, w wieku 40 do 59 lat, to podwyższone stężenie cholesterolu we krwi występuje u 71% tej populacji. To jest ponad 7 milionów osób. Cholesterol sam w sobie nie jest problemem. Problemem jest to, że w momencie, kiedy występuje jego podwyższone stężenie, zwiększa się ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób, nie tylko incydentów sercowo-naczyniowych. Wiemy również, że może to oddziaływać na układ nerwowy chociażby. Istotą powinno być tutaj wprowadzenie edukacji zdrowotnej, ponieważ my wiemy, że świadomość ryzyka, które niesie ze sobą podwyższone stężenie cholesterolu we krwi w populacji jest wciąż bardzo niska, szczególnie w populacji osób młodych.